Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny, wydaje mi się, że przydatny dla wielu z Was odcinek, a przynajmniej osoba, z którą rozmawiałem w tym tygodniu i też której auto będzie nie gościem, ale będzie bohaterem dzisiejszego odcinka, powiedziała, że trafiła na nasz kanał, ale trochę za późno. I że warto takie filmy nagrywać, więc tutaj też film, tak jak rozmawiałem z właścicielką, nagramy. Bardziej ku przestrodze dla innych. I zanim przejdziemy do filmu, jeszcze Wam powiem ciekawą jedną sytuację, bo dzisiejszy film będzie o handlarzach, o zakupie samochodu i o niestety o oszustwach. Dzwoniłem ostatnio wiele miejsc, do wielu komisów, do wielu prywatnych osób, bo szwagierka szuka samochodu i wysyła mi linki. Ja otwieram linki i dzwonię w celu takiego podstawowego zweryfikowania samochodu już na etapie telefonicznym. I też jest taka aplikacja, gdzie widzimy, kto dzwoni, tak? Jak jest firma zarejestrowana, to widzimy, z jakiej firmy ktoś do nas dzwoni. I do jednego z handlarzy dzwoniąc, pytał się, pan jest ze Speed Servisu? Ja mówię, tak, a dlaczego pan pyta? No bo jeżeli to jest dla Was samochód, to nie przyjeżdżajcie, bo tego auta Wam nie sprzedam. No i zaczął mi tam opowiadać, dlaczego, co tam się z tym autem dzieje. No ja tak czy inaczej podziękowałem, że nie narażał nas na koszty, że musieliśmy jechać i oglądać na stratę czasu. Natomiast ktoś to niestety auto kupi i niestety może kogoś innego o tym nie poinformować. No ale to jest taki wstęp do dzisiejszego filmu. Pewna pani do nas zadzwoniła w celu umówienia wizyty na sprawdzenie samochodu po zakupie. Tak, po zakupie sprawdzenie i chciała, powiedziała, że chce ten pakiet taki najbardziej dokładny, chce wiedzieć, co kupiłam, czym jeżdżę, żeby była świadoma, bez żadnych podtekstów. Jedyne co odpowiedziała, że delikatnie ma tam kierownicę krzywą, poza tym nic takiego się z samochodem nie dzieje. Auto Opel Insignia z 2012 roku. Auto kupione za średnią cenę, które widnieją na portalach ogłoszeniowych, czyli załóżmy, jeżeli chodzi o między 30 a 40, pani dała bodajże 36, czyli nawet troszkę więcej niż ta średnia cena wynosi. Auto dostarczone na termin. Jak wygląda pakiet taki sprawdzania samochodów u nas? Pierwsze co, ja zatestowałem, żebyśmy już podczas jazdy wiedzieli, na co zwrócić uwagę, czemu się bardziej przyjrzeć. Łatwiejsza diagnoza będzie później. Po jeździe testowej wjeżdżamy na podnośnik i na podnośniku weryfikujemy stan zawieszenia, stan hamulców, stan wycieków, no i całego podwozia pod względem korozji i tam innych ewentualnych niedomagań. Tutaj w tym przypadku po jeździe testowej Sebastian stwierdził, że faktycznie delikatnie kierownica jest krzywa, auto ma tendencję do ściągania. Na podnośniku, jeżeli chodzi o silnik, tylko delikatne przypocenia, też to przy tym przebiegu, bo tam przebieg był chyba coś około 140 tysięcy, broń Boże, nie dyskwalifikował tego samochodu, nie był zażygany olejem. Natomiast co zwróciło jego uwagę, to jedna tuleja w kołysce była wysunięta z jakiegoś powodu. Auto miało być bezwypadkowe, nielakierowane. Zjechaliśmy z podnośnika, przejechaliśmy na stanowisko geometrii i na stanowisku geometrii po pomiarze faktycznie zauważyliśmy, że lewe przednie koło dojście jest zbieżne, to jeszcze jest cofnięte do tyłu. I już mieliśmy podejrzenia, że tam jakaś kolizja jednak mogła być. Następny punkt, sprawdzanie powłoki lakierniczej. I faktycznie wyszło, że maska lakierowana, zderzak najprawdopodobniej też lakierowany, lewy przedni błotnik lakierowany, lewe przednie drzwi lakierowane. Jak już później przyglądaliśmy się temu lakierowi, no to faktycznie widać było takie i gdzieś wtrącenia w ten lakier i że to musiało być, no na pewno tak nam czujnik wskazał, lakierowane. Dodatkowych takich usterek, które nie były przewidziane, zauważyliśmy, że
lampy, które przednie są zamontowane w tym samochodzie, nie zgadzają się z tymi, co miały faktycznie być. One oczywiście pasowały, były od Insignii, natomiast tutaj miały być lampy dużo droższe, bo jedna taka lampa, jak patrzyliśmy, kosztowała coś około 2000, natomiast tutaj były wsadzone nowe oczywiście zamienniki tańsze i też później, jak sprawdzaliśmy w diagnostyce komputerowej, też od tych lamp jakieś błędy widniały i oczywiście też od wielu innych systemów, natomiast też tutaj właścicielka mówiła, że po tygodniu wymieniła akumulator, bo był słaby. Właściciel komisu, sprzedawca też poinformował, że akumulator mógł być słaby, więc też wymieniła to. Tutaj do tego w ogóle się nie przyczepiamy, skasowaliśmy te zapamiętane kody usterek. Większość z nich się nie pojawia, zostały właśnie od tych lamp, od jakiejś tam komunikacji, natomiast to dalej nam tego auta nie dyskwalifikowało z zakupu, tak? Bo tutaj pomimo tego, że on był lakierowany, też nie było to zrobione jakoś najgorzej, tak? No widać było, że było lakierowane, natomiast nie było to zrobione źle. Reflektory zmienione były. Były ok, działają, wszystko spasowane w miarę ładnie, natomiast też klientka nie była tego świadoma. No i przede wszystkim nie była, co ją najbardziej wkurzyło, to, że nie została poinformowana o tym, że samochód raz, że był powypadkowy, że był lakierowany, no i że zostawił ten wypadek jeszcze jakieś ślady na zawieszeniu. Tutaj powiedzieliśmy pani, że oczywiście nie fajnie, że właściciel komisu czy sprzedawca nie powiedział o tym, bo myślę, że nawet jeżeli by tej osobie powiedział, że była tam jakaś stłuczka, że te elementy były lakierowane, że zawieszenie było naprawiane, że geometria była ustawiana, no to też takie auta jeżdżą i też takimi autami da się bezpiecznie jeździć. Natomiast ważne jest to, żeby kupujący byli świadomi, co kupują. Jedyne, co właściciel powiedział jeszcze, to, że rozrząd był robiony. Tego nie wiemy, bo nie demontowaliśmy, nie mamy na to żadnych dokumentów. I mam tutaj, ta pani nam się zapytała, co ma w takiej sytuacji zrobić. Ja mówię, no najlepiej zadzwonić, poinformować, że została pani niepoinformowana, że ta usterka z tym zawieszeniem jest, bo ta tulejka jest wysunięta. Czy to jest kwestia tylko tej tulejki, czy kołyska jest gdzieś tam delikatnie przekoszona, czy któryś inny element wahacz delikatnie krzywy, tego nie wiemy. No, trzeba zacząć od sprawdzenia tej tulejki, wprasowania jej na swoje miejsce, próby regulacji i dopiero wtedy możemy powiedzieć, czy to jest tylko to, czy jeszcze coś tam jest krzywego. I żeby powiedziała temu właścicielowi, bo pytała się, co ma zrobić, niech zadzwoni kulturalnie, powie, że takie rzeczy wyszły i co on w ogóle, jak on się do tego odnosi. No to pani zapyta nas, ile taka usługa może kosztować, naprawa. Ja mówię, państwu, no ciężko mi powiedzieć, bo jeżeli tylko ta tulejka, no to zdemontujemy kołyskę, wprasujemy, ustawimy geometrię, będzie ok, no to po temacie. Natomiast jeżeli wyjdzie coś krzywego, że kołyska gdzieś będzie podkręcona, widać, że śruba krzywa od kołyski lub jakiś inny element, no to już koszty się nam zwiększą. I czy byśmy oddali to auto? Mówimy, że ogólnie auto nie jest złe, tylko po prostu pani została niepoinformowana o tych elementach, o tych rzeczach, które tutaj wyszły, tak? No i nie powiem, bo pani się troszkę wkurzyła. No i powiedzieliśmy, że tak rozsądnie, jeżeli by ten handlarz oddał jej na tą naprawę część chociaż 1500 zł, no to myślę, że nie ma co tutaj się wygłupiać z oddawaniem, ciężko auto dobre kupić, więc tutaj tak bym tą sprawę uczciwie załatwił. I tutaj mam, od pani też mam tutaj, zrobię przebiczce screena, wiadomość, jaką dostaliśmy, jak ta pani już się skontaktowała z właścicielem komisu. Dzień dobry, jeszcze raz państwu dziękuję za sprawdzenie samochodu. Dzwoniłam do właściciela komisu, nie zwróci pieniędzy za koszt naprawy ani nie przyjmie samochodu. Na pytanie o malowanie i kolizję stwierdził, że nie spytałam, to nie mówił i że 90% aut jest malowanych, a skoro przeszedł przegląd, to jest ok i nie ma sobie nic do zarzucenia. A samochód mogłam uszkodzić ja, wjeżdżając na przykład w studzienkę, bo mam go prawie 3 tygodnie. I on nie wie, co z nim robiłam i jak jeździłam. Po prostu masakra.
Ja też tutaj odpisałem, że to masakra, kiepski kontakt z klientem, kiepskie tłumaczenie. I tutaj pani jeszcze dopisała drugą wiadomość, można się było tego spodziewać. No niestety, można się było tego spodziewać. Wydaje mi się, że w taki sposób prowadzenia autohandlu czy jakiegokolwiek biznesu, no nie będziemy wiarygodni na następny raz, nikt nas nie poleci, nikt od nas nie kupi drugi raz tego samochodu, więc tutaj warto zastanowić się, czy warto takie rzeczy robić, czy nie warto klienta poinformować o faktycznym stanie. Nie wierzę tutaj, że biorąc auto do komisu, kupując, nie mierzymy go lakierniczo, nie sprawdzamy jego stanu. Więc tutaj wystarczy powiedzieć prawdę, jeżeli ktoś ma kupić samochód, jest dobrze zrobiony, to go i tak kupi, tak? Ciekawy jestem waszej opinii na ten temat. Piszcie w komentarzach. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam.